Sen księdza prymasa. Czyta Piotr Cyrus. Marcowy poranek. Ksiądz prymas tuż po przebudzeniu spojrzał na wiszący na ścianie drewniany krzyż. Było to jego pierwsze wypowiedziane wzrokiem dziękczynienie Bogu za kolejny dzień życia. Tak kardynał Stefan Wyszyński zaczynał każdy swój dzień. Wpatrywał się w umęczoną postać Chrystusa. To zawsze dodawało mu otuchy, wlewało nadzieję i wypełniało cały jego umysł Bożym spokojem. Dzisiaj jednak podniósł się nerwowo na pościeli. Usiadł i bezradnie objął dłońmi całą swoją twarz, jakby chciał oddzielić rzeczywistość od sennych obrazów, które miały zdominować jego myśli. A jednak... To mi się śniło? Wyszeptał sam do siebie. Jeśli Bóg chce mi coś powiedzieć, to przecież usłyszę to w modlitwie, w czasie rozmowy z Nim, a nie w nic nieznaczącym śnie. Tym razem stało się inaczej. Kardynał zobaczył siebie jako dostojnego purpurata, kroczącego stromymi schodami w górę. Nie rozpoznał, czy to jest podium czy tron, lecz dostrzegł, że szczyt jest blisko. Gdy pokonał wszystkie stopnie, nagle na podejście ujrzał grupkę otaczających go dzieci. Wesoło machały do niego rączkami i serdecznymi gestami zapraszały do siebie. Wyglądały na szczęśliwe i zadowolone. Buzie miały roześmiane i pogodne. Prymas usiadł przy dzieciach i po chwili zapytał: kim jesteście? Skąd się tutaj wzięłyście? Dzieci kolejno zaczęły się przedstawiać. Ja jestem Anastazja. A ja Stanisława. Ksiądz prymas uśmiechnął się życzliwie. Ja jestem Janina. Wacuś. Ja jestem Wacuś. Powiedział kilkuletni chłopczyk, przy czym na powitanie wstał i po żołniersku skłonił główkę. Ja nazywam się Marcelina. A ja Tadeusz. Kolejne dzieci przedstawiały się kardynałowi Wyszyńskiemu. Ksiądz prymas zaczął pilnie przypatrywać się zebranej gromadce. Nie, to nie może być prawda. To niemożliwe. Wyszeptał cicho. Spojrzał w górę, aby swoje wątpliwości powierzyć Matce Bożej, lecz z wrażenia zastygł w bezruchu. Nad jego głową unosił się anioł. Kontury postaci anioła wyznaczały lśniące promienie słońca. Jedynie główkę miał malutkiego dzieciątka. Dzieci, widząc, że ksiądz prymas wpatruje się bezustannie w postać aniołka, prawie chórem jeden przez drugiego krzyknęły: to nasza siostrzyczka Zosia! Zosia zmarła zaraz po urodzeniu, razem z naszą mamą. Teraz są razem z Jezusem w niebie. Kardynał westchnął ciężko, a jednak znowu zaczął szeptać niesłyszalne dla nikogo słowa. A jednak to jest moje rodzeństwo. Czyżby Bóg pozwolił mi wrócić do lat dziecinnych? Dzieci przysunęły się jeszcze bliżej prymasa, który szeroko otwartymi ramionami zrobił gest, jakby chciał je wszystkie naraz przytulić do siebie. Pobawimy się w coś?
zapytała Anastazja. Tak, to świetny pomysł! Zawtórowały pozostałe dzieci, nie czekając na odpowiedź. Może lalkami? Zaproponowała Stasia. Ale nie tak jak ostatnio. Nie tak jak ostatnio? Zdziwił się ksiądz prymas. A jak? Ostatnio zabrałeś nam nasze lalki, odpowiedziała Janina. Zabrałeś je i zniszczyłeś, a potem wyrzuciłeś do pieca. Z wyrzutem dodała Stasia. A skąd o tym wiecie? Zapytał ksiądz prymas. Poznałyście mnie? Wiecie, kim jestem? Dodał. Tak, przecież jesteś naszym bratem, powiedziała Anastazja. Ty nas nie poznałeś, ale my ciebie od razu, dodał Tadeusz. Ale ja nie jestem już małym chłopczykiem. Jestem księdzem, kardynałem, prymasem. To przez to nie możesz się z nami bawić? Zapytał Wacuś. Mogę, pewnie, że mogę, odpowiedział ksiądz prymas. Powiem wam, że nawet bardzo bym tego chciał. Chciałbym jeszcze raz beztrosko pobawić się jak małe dziecko. No to się bawmy, zakomenderował Wacuś. Ale nie lalkami, dodał. Ja już wam lalek nie popsuję. Ja się zmieniłem, nawróciłem się i mocno się staram, aby niczego złego nie robić, powiedział z uśmiechem ksiądz prymas. To dobrze, ale chłopcy nie będą bawić się lalkami. Może pobawimy się w żołnierzy? Zaproponował Wacek. Nie, nie, nie chcemy w żołnierzy! Chórem sprzeciwiały się dziewczynki. Wśród rodzeństwa nagle wybuchł spór o to, w co mają się bawić z księdzem prymasem, który obserwował całe zajście z niepokojem, gdyż nie bardzo wiedział, jak pogodzić uparte dzieciaki. Po krótkim namyśle, drapiąc się wymownie po głowie, ksiądz prymas powiedział: siostrzyczki moje i braciszkowie, zróbmy tak. Wy w tej chwili przestaniecie się kłócić, a ja wam opowiem jakąś ciekawą historię. Dobrze? Dobrze, dobrze! Krzyknęły zadowolone dzieci. A czy to będzie opowieść o żołnierzu? Zapytał Wacuś. Ksiądz prymas spojrzał na Wacka i rzekł: opowiem wam o sobie. O sobie? Powiedział zawiedziony głosem Wacek. Tak, o sobie. Bo ja przecież jestem żołnierzem Pana Jezusa. I to ważnym jego oficerem. Oficerem? Przeciągając z niedowierzaniem słowo, powtórzył chłopiec. Dobrze, opowiedz nam o sobie. O wszystkim, co jest najciekawsze, od początku do końca. Odezwała się Anastazja. Urodziłem się 3 sierpnia 1901 roku o godzinie 3 rano, w sobotę. W małej wsi, która nazywała się Zuzela. To taka urocza miejscowość położona nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Nasi rodzice, Stanisław i Janina, jeszcze tego samego dnia zanieśli mnie do kościoła, gdzie zostałem ochrzczony. A, to bardzo szybko! Przerwała księdzu Anastazja. Pewnie dlatego zostałeś żołnierzem Pana Jezusa, dodała Stasia. No, nie od razu. Na początku nie byłem taki święty. Robiłem różne psikusy. Jakie, jakie? Zapytały chórem dzieci. A na przykład lubiłem ciągnąć dziewczęta za włosy. Ksiądz prymas przymknął jedno oko i uśmiechnął się przekornie. Opowiedz nam jakąś historię ze szkoły. Robiłeś jakieś kawały w klasie? Tak. I to ile? Kardynał złapał się za głowę. Pewnego razu pan od matematyki zapowiedział klasówkę. Szczerze mówiąc, to nie poświęciłem zbyt wiele czasu, aby się do niej przygotować. Nie lubiłem uczyć się matematyki. Razem z Franciszkiem, moim szkolnym kolegą, wpadliśmy na pomysł, co zrobić, aby klasówka się nie odbyła. Musicie wiedzieć, tu ksiądz prymas zwrócił się do dzieci, że za moich czasów nie było długopisów. Pisaliśmy stalówkami, które zanurzaliśmy w atramencie.
Każda ławka w szkole miała otwory na kałamarze, w które wlewało się atrament. Przed lekcją matematyki na przerwie zakradliśmy się z Franciszkiem do klasy. Ze wszystkich kałamarzy powylewaliśmy atrament, a w puste pojemniki napchaliśmy papieru. Gdy zaczęła się lekcja, pan polecił nam wyjąć kartki, na których mieliśmy pisać klasówkę. Niestety, nikt niczego nie napisał, gdyż nie było atramentu. Pan się tak zdenerwował, że razem z Franciszkiem wleźliśmy ze strachu pod ławkę. Skończyło się na srogiej karze w szkole, a potem w domu. Nie mogłem przez tydzień wychodzić do kolegów, tylko musiałem uczyć się matematyki. Rodzice bardzo się starali, abym wyrósł na porządnego człowieka. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Opowiedz coś jeszcze, poprosiła Marcelina. Tata był organistą w miejscowym kościele, a mama zajmowała się domem i gospodarstwem. Ksiądz prymas przerwał opowiadanie. Złożył ręce jak do modlitwy. Przymknął oczy i milczał. Po chwili powiedział: bardzo kochałem rodziców. Szczególnie boleśnie przeżyłem śmierć mamy po narodzinach mojej siostrzyczki Zosi, która też po paru dniach odeszła do nieba. Miałem wtedy 9 lat. Przenieśliśmy się z rodziną do Andrzejewa. To tutaj przyjąłem pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca. I tutaj zostałem bierzmowany. Mimo tych wielkich rzeczy, które się we mnie dokonały w Andrzejewie, zawsze będzie mi ta miejscowość przypominać chwilę rozstania z mamą. Ostatniego dnia października 1910 roku wróciłem ze szkoły. Mama od miesiąca leżała chora. Bardzo się o nią bałem. Gdy wszedłem do pokoju, w którym leżała, spojrzała na mnie i powiedziała: Stefan, ubieraj się. Ponieważ było zimno, włożyłem palto, gdyż byłem pewien, że mam gdzieś iść. Mama spojrzała na mnie i słabym głosem wyszeptała: ubieraj się, ale nie tak. Inaczej się ubieraj. Spojrzałem pytającym wzrokiem na ojca. Miał łzy w oczach. Powiedział: później ci to wszystko wytłumaczę. Niedługo po tym mama odeszła do pana. To smutne. A czy tata wyjaśnił ci, o co chodziło z tym ubieraniem? Tak. Rozmawiałem o tym z ojcem. Wydaje mi się, że mama miała na myśli strój kapłański. Dała mi do zrozumienia, żebym się nad tym zastanowił. Czy już wtedy postanowiłeś zostać księdzem? Zapytała Janina. Nie, na pewno wówczas nie miałem takich myśli. Nie byłem wyjątkowo pobożny. W domu rodzinnym wszyscy dużo się modlili. Mnie jednak modlitwa męczyła. Szczególnie wieczorny różaniec, który odmawialiśmy klęcząc. Zawsze narzekałem, że bolą mnie kolana. Pewnie tak jak większość małych dzieci. Tu ksiądz prymas znowu uśmiechnął się przekornie i puścił do zebranych oczko. Wtedy nie myślałem o kapłaństwie, ale mając w pamięci odejście mamy i jej pożegnanie ze mną, stałem się poważniejszy. Zacząłem nad wieloma rzeczami zastanawiać się, a to przyczyniło się do stopniowej mojej przemiany i nawrócenia. Nie ciągałem już dziewcząt za włosy, ani nie wylewałem atramentu za okno. Muszę jednak przyznać się do czegoś. Dzisiaj nie wiem, czy postąpiłem słusznie, ale wówczas uważałem, że to ja mam rację. I byłem nawet z siebie dumny. Nie ugiąłem się i potrafiłem bronić swoich przekonań. Otóż pewnego dnia w szkole nauczyciel wymierzył mi karę. Miałem zostać po lekcjach i klęczeć w kącie. Sprzeciwiłem się temu. Ojciec przykazał mi, abym po lekcjach od razu wracał na obiad. Tłumaczyłem to nauczycielowi, ale on był bezwzględnie surowy.
Gdy mu powiedziałem, że nie zgadzam się z jego metodami wychowawczymi, ten się zdenerwował i wykrzyczał, że nie muszę chodzić do szkoły, jeśli mi się nie podoba. Odrzekłem mu, że tak zrobię i więcej nie poszedłem. Zostałem ze szkoły wyrzucony. Takie były początki mojej edukacji. Niedługo potem ojciec umieścił mnie w gimnazjum w Warszawie. Lecz tej szkoły też nie ukończyłem. Uniemożliwiła mi to I wojna światowa. Kolejną szkołą była prywatna szkoła handlowa w Łomży. W 1917, gdy miałem 16 lat, rozpocząłem naukę w liceum we Włocławku. Było to niższe seminarium duchowne. A więc wtedy postanowiłeś zostać kapłanem? Zauważyła Marcelina. Tak. Już wtedy zacząłem myśleć o tym poważnie. W moim domu rodzinnym nad łóżkiem wisiały dwa obrazy. Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej Ostrobramskiej. Moja mama odbywała pielgrzymki do Wilna, do cudownego obrazu, a tata na Jasną Górę do Częstochowy. Dlatego te dwa wizerunki Matki Bożej były przy naszym łóżku. Chociaż jako dziecko nie byłem zbyt skłonny do modlitwy, to jednak zawsze po przebudzeniu długo przyglądałem się czarnej i białej pani. Dzisiaj wiem, że to wtedy zaczęło budzić się jakieś wielkie uczucie, które mam do Najświętszej Panienki. W 1920 roku, po ukończeniu niższego, wstąpiłem do wyższego seminarium duchownego we Włocławku. I wtedy zostałeś księdzem? Zapytał Wacuś. Nie... Nie od razu, roześmiał się ksiądz prymas. Przede mną były 4 lata dość trudnych studiów. A czy wtedy też miałeś problemy z nauczycielami? Dopytywał się dalej Wacuś. Nie, już byłem grzeczny i nie musiałem klęczeć w kącie. Z uśmiechem odpowiedział ksiądz prymas. Jednak miałem zupełnie innego rodzaju problemy. Jakie, jakie? Chórem dopytywały się dzieci. Miałem... problemy ze zdrowiem. Chorowałem na płuca. Moje zdrowie było tak słabe, że wróżono mi bardzo krótkie życie. Z tego powodu nie zostałem wyświęcony na kapłana razem z moimi kolegami diakonami. Bardzo to przeżyłem. Gorąco prosiłem Matkę Bożą, aby mi wyjednała u swego syna łaskę święceń kapłańskich. Nasza najlepsza matka wysłuchała moich próśb. Wyobraźcie sobie, że przyjąłem święcenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku, w dniu swoich 23 urodzin. To był najlepszy w moim życiu prezent urodzinowy, jaki otrzymałem od Boga. Dlatego od razu po święceniach udałem się na Jasną Górę, aby tam dziękować Maryi za otrzymane łaski i oddać się jej w opiekę. Tam też 5 sierpnia w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawiłem swoją mszę prymicyjną. Tak rozpoczęła się moja droga kapłańska, o której, jeśli chcecie, też wam chętnie opowiem. Chcemy, chcemy! Zawołały chórem dzieci. Dobrze, tylko zanim rozpoczniemy, chcę was czymś poczęstować. Ksiądz prymas uśmiechnął się i z kieszeni sutanny wyjął garść czekoladowych cukierków. Położył przed dziećmi, a te z uśmiechem sięgały po słodycze. Nie jedzcie tylko zbyt dużo, aby się wam ząbki nie popsuły. Ksiądz prymas pogroził palcem, śmiejąc się przy tym wesoło. Po krótkiej przerwie na słodycze dzieci dalej zaczęły dopytywać się księdza prymasa o jego losy. Pierwszy odezwał się Tadeusz. Co robiłeś, kiedy już zostałeś księdzem? O, bardzo wiele rzeczy, odpowiedział ksiądz prymas. Na początku udałem się na kurację, bo jak mówiłem, zdrowie miałem mizerne. Gdy mi je lekarze trochę podreperowali, a właściwie to Matka Boża rękoma lekarzy, zostałem wikariuszem we włocławskiej parafii katedralnej. W tym czasie pełniłem też funkcję redaktora dziennika Słowo Kujawskie. Nie trwało to jednak długo. W 1925 roku rozpocząłem studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na wydziałach prawa kanonicznego i nauk ekonomiczno-społecznych. W 1929 roku obroniłem pracę i uzyskałem tytuł doktora. O, to możesz sam się leczyć, skoro jesteś doktorem. Ksiądz prymas głośno się roześmiał. Nie, ja, facusiu, nie zostałem lekarzem, a w tym przypadku doktor to taki tytuł naukowy. Po odbyciu studiów w latach 1925 do 1930 odbywałem podróże naukowe po krajach Europy. Byłem w Austrii, we Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech. Po powrocie do kraju zostałem wikariuszem w parafii w Przedczu, a następnie od 1931 roku do 1939, a więc do wybuchu wojny, zostałem profesorem prawa kanonicznego, socjologii i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W tym też czasie pełniłem obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika Ateneum Kapłańskie. We włocławskiej kurii biskupiej byłem promotorem sprawiedliwości, obrońcą węzła małżeńskiego, sędzią sądu biskupiego, kierowałem sodalicją mariańską, prowadziłem chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczno-oświatową w związkach zawodowych. Zostałem też pierwszym kapelanem i działaczem Stronnictwa Pracy. W ciągu tych lat opublikowałem 1006 prac, z których większość dotyczyła problemów społecznych, kryzysu gospodarczego, bezrobocia, sprawiedliwości społecznej. Tu ksiądz prymas przerwał, gdyż zauważył, jak Wacuś przeciągle ziewał, a oczy jego robiły się coraz mniejsze. Wiem, zanudziłem was tymi sprawami. A skąd wziąłeś na to wszystko czas? Zapytała rezolutnie Anastazja. Skąd wziąłem? Sam się zastanawiam, jak to możliwe. No dobrze. Zdradzę wam mój sekret. Dzieci z uwagą i ciekawością spojrzały na księdza prymasa. Nawet Wacuś otworzył szeroko oczy. Sekret polegał na tym, że im więcej polecałem się Matce Bożej, im więcej spraw jej zawierzałem, tym więcej miałem sił i czasu. To Boże dzieło i Jego łaska. A ja tylko jako żołnierz Jezusa robiłem to, co należało. Ksiądz prymas głęboko się zamyślił. Siedział dłuższą chwilę w milczeniu. Dzieci też były cicho, gdyż czuły, że to, co chcę teraz powiedzieć, jest dla niego trudnym wspomnieniem. Wszystko przerwał wybuch wojny, zaczął dalej opowiadać. Nikt wówczas nie czuł się bezpiecznie. Niemcy aresztowali wielu ludzi. Większość z nich już nigdy nie powróciła do swoich domów i rodzin. Również i mi groziło niebezpieczeństwo. Za swoją działalność społeczną byłem na niemieckiej liście do aresztowania przez Gestapo. Mój biskup nakazał ucieczkę. Ukrywałem się w różnych miejscowościach. Pracowałem jako kapelan niewidomych w Kozłówce i w Żułowie, następnie w zakładzie dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, obrałem pseudonim Radwan III i byłem kapelanem AK w grupie Campinos oraz kapelanem w szpitalu powstańczym w Laskach. Nigdy nie udało się Niemcom ciebie złapać? Przerwał księdzu prymasowi Tadeusz. A i owszem, odpowiedział uśmiechając się ksiądz prymas. Ale ich przechytrzyłem. Opowiedz nam, jak to było. Opowiedz, prosimy! Zawołały dzieci. W październiku 1941 roku moja choroba płuc nasiliła się. Bardzo źle się czułem. Lekarz zalecił mi zmianę klimatu. Przyjaciele załatwili mi przepustkę i pojechałem do Zakopanego na leczenie. Będąc w naszej stolicy Tatr, dużo spacerowałem, aby wentylować moje chore płuca. Przez wiele godzin w ciągu dnia wędrowałem po ulicach Zakopanego, modląc się przy tym na różańcu. W pewnej chwili usłyszałem dźwięk syren. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Nadjechały wojskowe ciężarówki.
z których wyskakiwali uzbrojeni w automaty żandarmi. Niektórzy przechodnie biegiem uciekali w boczne zaułki, aby wyrwać się z łapanki. Ja byłem zbyt słaby, aby biec. Nie mogłem nawet chodzić szybkim krokiem. Nie udało mi się uciec. Zostałem zatrzymany. Razem z wieloma aresztowanymi wtłoczono mnie do ciężarówki. Pilnowało nas kilku Niemców uzbrojonych w automaty. O ucieczce nawet nie można było myśleć. Zacząłem się gorliwie modlić. Poleciłem swój los Bogu i opiece Matki Bożej. Zawieziono nas do budynku miejscowego gestapo. Budynek przed wojną zapewne spełniał inne przeznaczenie. Teraz służył też jako więzienie zatrzymanych. Szliśmy korytarzem, który wielokrotnie załamywał się raz w lewo, raz w prawo. Po obu stronach korytarza widziałem drzwi zabezpieczone ogromnymi zasuwami. Przy wejściu siedziało czterech SS-manów. Na końcu korytarza dostrzegłem biurko, przy którym siedzieli kolejni uzbrojeni żandarmi. Z boku, w szczycie korytarza, były drzwi wyłożone skórą z powbijanymi ozdobnymi ćwiekami. Domyślałem się, że za tymi drzwiami urzęduje znaczący gestapowiec. Ustawiono nas pod ścianą. W pewnej chwili dostrzegłem wychodzących z pomieszczenia dwóch oficerów, na widok których SS-mani przy biurku przyjęli nienaganną postawę zasadniczą, oddając przy tym nazistowskie pozdrowienie. Oficerowie nie zwrócili uwagi na żołnierzy. Byli bardzo zajęci rozmową, którą po chwili zakończyli i pożegnali się serdecznie. Jeden z nich wrócił do swojego gabinetu, a drugi, wkładając rękawice, powoli szedł korytarzem. Nie wiem, jak to się stało. Najwidoczniej Matka Boża kierowała moimi myślami. Odwróciłem się od ściany i wolnym, pewnym krokiem szedłem w kierunku niemieckiego oficera. Gdy zbliżyliśmy się do siebie, pozdrowiłem go i zapytałem: którędy do wyjścia? Niemiec, myśląc, że skoro pytam, to wychodzę zupełnie legalnie, grzecznie odpowiedział: proszę za mną, zaprowadzę księdza. Dziękuję bardzo, odrzekłem. Wezwano mnie, abym wyspowiadał jednego ptaszka, ale ten niestety nic nie powiedział. Zmarł. Oficer roześmiał się w głos. Jaka szkoda, że fatygowaliśmy księdza na darmo. Wie ksiądz, ja przed wojną chodziłem do kościoła, nawet się spowiadałem. No ale teraz zupełnie na to nie mam czasu. Ksiądz rozumie. Tak, rozumiem. Skinąłem głową. To się cieszę. Lubię mądrych i współpracujących z nami duchownych. Zapraszam. Niemiec wskazał ręką kierunek do wyjścia. Był w dobrym humorze. Myśląc, że z nim współpracuję, wziął mnie pod rękę i rozmawiając, wyprowadził z budynku. SS-mani przy wyjściu, widząc, w jakim towarzystwie wychodzę oraz zażyłość z niemieckim oficerem, nie śmieli zapytać o przepustkę. Wyprężeni na baczność, oddali nam honory wojskowe. Za bramą Niemiec zapytał: może księdza gdzieś podwieźć? Dziękuję bardzo. Mieszkam w pobliżu, chętnie się przespaceruję. W takim razie do widzenia. Zasalutował grzecznie, a ja skłoniłem się z uśmiechem. Byłem wolny. Niesamowita historia. Byłeś bardzo odważny, powiedział Tadeusz. I sprytny, dodał Wacek. Tak, pewnie tak było, odpowiedział prymas. Odwagę i spryt zawdzięczam Maryi. Wiem, że to był jej pomysł. Wojna to straszna rzecz. Nie mówmy już o niej. Może opowiesz nam, co robiłeś, gdy wojna się skończyła, stwierdziła Stasia. Ksiądz prymas na chwilę zamyślił się, a oblicze jego stało się chmurne i surowe. Tak, masz, Stasiu, rację. Wojna to straszna rzecz. Jednak po wojnie też nie było łatwo. W czasie okupacji wiele milionów niewinnych ludzi oddało życie. Po jej zakończeniu obce rządy chciały w narodzie zabić duszę, zniszczyć to, co dla człowieka powinno być najważniejsze. Bóg, honor, ojczyzna. A Pan Jezus przecież powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.
bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Dlatego nie było łatwo. Wielu księży w czasie wojny zostało przez Niemców zabitych. Brakowało przewodników duchowych, a sowiecka władza niszczyła wszelką duchowość, wiarę, patriotyzm. Po zakończeniu wojny wróciłem do Włocławka, gdzie organizowałem wyższe seminarium duchowne. Zostałem jego rektorem, profesorem i ojcem duchownym jednocześnie. Oprócz tego w tym czasie byłem proboszczem w Kłobi, w Zgłowiączce oraz wikariuszem w Lubrańcu. W niedzielę byliśmy proboszczami, a w tygodniu wikariuszami, wykładowcami i redaktorami. Tak się wtedy pracowało, zaśmiał się ksiądz kardynał. Dzisiaj tyle obowiązków rozdzielono by między 6-7 osób, a czasy były trudne. Nie było dróg, samochodów, telefonów. Nie było telefonów? Niemalże razem zapytały dzieci. Tak było, chociaż dzisiaj trudno w to uwierzyć. Po wojnie wszystko trzeba było odbudować od początku. To jednak było niczym wobec tego, co miało nastąpić. Ksiądz prymas znowu złożył ręce jak do modlitwy, a jego oczy wznosiły się ku niebu. Gdzieś tam w nieokreślonej przestrzeni wypatrywał Jezusa i jego matki. Przebaczcie mi za te moje złe myśli i zwątpienie. Wstydzę się tego do dzisiaj. Ksiądz prymas zakrył rękoma twarz, jakby chciał się schować przed światem, jakby chciał ukryć coś, co zaliczał do swoich duchowych porażek. Dzieci od razu dostrzegły, że ksiądz prymas na wspomnienie jakiegoś wydarzenia cierpi. Żal im się zrobiło księdza. Głosem najbardziej prostym i ufnym powiedziały: opowiedz nam o tym, co się wydarzyło. Opowiedz, prosimy. Zobaczysz, gdy się z nami tym podzielisz, będzie ci lżej. 4 marca 1946 roku, tego dnia nie zapomnę nigdy, spodobało się panu, aby po wielu latach służby kapłańskiej doprowadzić mnie do pełni kapłaństwa. Papież Pius XII mianował mnie biskupem lubelskim. Czy to oznacza, że mianował cię z szeregowego żołnierza na oficera Pana Jezusa? Tak, można tak to nazwać. Wiecie, co wtedy zrobiłem? Zapytał dzieci ksiądz prymas. Na pewno skakałeś z radości i krzyczałeś hurra! Powiedziała Joasia. Każdy z nas by tak zrobił. Dodała Marcelina. No właśnie, ze smutkiem w głosie odrzekł ksiądz prymas. Ja tymczasem przestraszyłem się. I uciekłeś? Zawiedzionym głosem dokończył Wacek. Byłem mocno przestraszony, mówił dalej ksiądz prymas. Czułem, że przerasta to moje siły, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie przed Kościołem Bożym nastały w okresie powojennym. Zwątpiłem w Bożą opatrzność. Zwątpiłem w opiekę Maryi. Opierałem się woli Bożej i woli papieża. Kardynał Hlond, który był wówczas prymasem, w mocnych słowach przyprowadził mnie do porządku. Powiedział: papieżowi się nie odmawia. Wówczas przyszła mi na myśl Maryja. Gdy anioł zwiastował jej, że zostanie Matką Bożą, zapytała go, jakoż to się stanie. A następnie: oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wstydzę się do dzisiaj, że na wzór Maryi nie odpowiedziałem Bogu. Oto ja, Twój sługa, wypełnię wolę Twoją. Myślałem, że nie jestem dobrze przygotowany. Miałem wiele wątpliwości. Ociągałem się z naśladowaniem Matki Chrystusowej. Nie zdobyłem się tak szybko na to, żeby nie patrząc na własną nieudolność zaufać Bogu, który zdolny jest uczynić wszystko posługując się tym człowiekiem, którego sobie wybrał. Po konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę do swojej najlepszej matki. Sakrę biskupią otrzymałem z rąk prymasa kardynała Augusta Hlonda. Odtąd moje życie związane było nierozerwalnie z Matką Bożą, z jej cudownym wizerunkiem na Jasnej Górze. Była to szczególna tajemnica, której nie rozumiem, ale wiem,
że Maryja stanęła na mojej drodze, aby przeze mnie dokonać rzeczy wielkich dla całego Kościoła. Jako biskup przyjąłem zawołanie Soli Deo per Mariam, to znaczy samemu Bogu przez Maryję. Poleciłem umieścić tę sentencję na szczycie odbudowanej katedry lubelskiej. Kierowałem się prostą, dziecinną wiarą w to, że człowiek powinien swoje życie spędzać w łączności z Bogiem, zawierzając wszystko Maryi, najlepszej pośredniczce między Bogiem a człowiekiem. Czy trudno być biskupem? Jak sobie radziłeś? Zapytała Marcelina. Tak jak wam powiedziałem, trudno było podjąć decyzję, czy nim zostać. Potem z pomocą Bożą i Maryi robiłem co w mojej mocy, aby sprostać obowiązkom, które na mnie spoczęły. Pracy nie było mniej niż wcześniej, ale moje wątłe siły umacniała łaska Boża. W Lublinie nie pozostałem jednak długo. Po 2,5-rocznej pracy Stolica Apostolska wezwała mnie do służby na stolicy świętego Wojciecha w Gnieźnie oraz na stolicę metropolitalną do Warszawy. Ogromnie się tego bałem, ale wiedziałem już, że Ojcu Świętemu się nie odmawia. Zostałem prymasem Polski. 2 lutego 1949 roku odbył się uroczysty ingres do katedry w Gnieźnie, a 4 dni później, 6 lutego, do katedry warszawskiej. Co to jest ingres? Zapytał Wacek. Ingres to takie uroczyste wejście, wstąpienie, objęcie stolicy przez biskupa. Ach tak, maszerowałeś jak generał na defiladzie. Powiedział Wacek. Ksiądz prymas roześmiał się szczerze. Nie czułem się jak generał po zwycięskiej bitwie. Raczej uświadamiałem sobie potrzebę służby Kościołowi w Polsce. Wiedziałem, że czeka mnie walka z jego wrogami. Z tymi, co chcieli w nas zabić ducha wolności, patriotyzmu i wiary. A czułem tych wrogów od samego początku. Jadąc do Gniezna, do swojej nowej stolicy biskupiej, milicja zatrzymywała mnie nieustannie. Dosłownie co parę kilometrów sprawdzano moje dokumenty. Kontrolowano stan techniczny samochodu i przetrzymywano bez powodu na całej trasie. Były to działania ze strony złych ludzi, które miały mnie przestraszyć i zniechęcić. Mając jednak na uwadze cierpienia, przez jakie ojczyzna nasza w ostatnich latach przeszła, byłem przeciwnikiem dalszych walk, nieporozumień i podziałów. Pokornie znosiłem wszelkie szykany i represje, dążąc do porozumienia z władzą, aby ta nie wyrządziła jeszcze większych szkód Kościołowi w Polsce. Byliśmy skłonni do porozumienia, lecz nie za wszelką cenę. Widząc rażące łamanie przez rząd zawartych wcześniej porozumień, widząc represje w stosunku do Kościoła, z mojej inicjatywy biskupi polscy wystosowali list do rządu, w którym wyrażono stanowczy protest przeciwko łamaniu praw katolików w Polsce. Publicznie i otwarcie temu się sprzeciwiłem, wygłaszając słynne non possumus wobec zaistniałej sytuacji. Oznaczało to, że ani prymas, ani biskupi, ani cały Kościół w Polsce nie ugnie się presji władzy oraz że stanowczo będzie bronić swoich praw. Taka postawa była powodem aresztowania mnie przez władzę. Pamiętam, jak późnym wieczorem 25 września 1953 roku do domu arcybiskupów warszawskich weszli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Polecili mi natychmiast spakować swoje rzeczy, ubrać się i iść z nimi. Wziąłem brewiarz, czyli taki modlitewnik kapłański i różaniec. Zdziwieni funkcjonariusze zapytali: tylko tyle? Odrzekłem wówczas: ubogi tu przyszedłem i ubogi to miejsce opuszczam. Jak to? Nikt ciebie nie bronił? Nikt nie protestował? Zapytała Anastazja. I owszem, bronił mnie Baca. Baca? Jaki Baca? Baca, tak miał na imię mój ulubiony pies. Gdy źli panowie przyszli mnie aresztować, on skoczył w mojej obronie na jednego z nich i chciał go ugryźć. Ale na szczęście temu zapobiegłem,
każąc mu natychmiast warować. Mądry był ten Baca, powiedziała Marcelina. Długo przebywałeś zamknięty w odosobnieniu? Zapytał Tadeusz. Byłem przetrzymywany łącznie przez 3 lata. Przebywałem w różnych miejscach. Na początku w Rywałdzie, potem w stoczku klasztornym, prądniku, a na końcu w Komańczy. Tam zostałem zwolniony 26 października 1956 roku i mogłem wrócić do Warszawy. Przez cały czas mojego pobytu w odosobnieniu służby Urzędu Bezpieczeństwa nie dawały mi spokoju. Byłem pod stałą obserwacją przez funkcjonariuszy. Zakładano podsłuchy, kontrolowano moją korespondencję, podstawiano informatorów, którzy udając życzliwych mi ludzi, mieli za zadanie obserwować mnie i o wszystkim donosić władzy. Zresztą to miało miejsce nie tylko w czasie aresztowania, lecz właściwie od samego początku. Od 1946 roku do dzisiaj jestem przez Urzędy Bezpieczeństwa, a później Służby Bezpieczeństwa, ciągle inwigilowany przez tajnych współpracowników oraz środki techniczne, podsłuchy, nagrania, zdjęcia, obserwacje, raporty. Każde moje słowo, zdanie czy nawet gest trafiły do służb, a te dokładnie je analizowały. Co robiłeś w czasie, gdy byłeś w odosobnieniu? Zapytała Marcelina. Przede wszystkim bardzo dużo się modliłem. Różańca prawie nie wypuszczałem z rąk, a Matka Boża odwdzięczała się, dając mi siły do przetrwania. Oprócz tego dużo czytałem, dużo pisałem, o ile miałem taką możliwość. A co najchętniej czytałeś? Jakie książki? Spytała Janina. Bardzo różne. Takie, o które prosiłem, a które pozwalano mi przeczytać. Opowiem wam o jednej bardzo ważnej, która skłoniła mnie do zrobienia czegoś wyjątkowego. Dzieci zamieniły się w słuch. Jeszcze jako młody chłopiec przeczytałem całą trylogię Sienkiewicza. Pamiętam, jak żałowałem wieczorem, że muszę iść spać, gdyż chciałem czytać dalej, a ojciec mi na to nie pozwalał. Później kilkakrotnie wracałem do tej lektury, tak ku pokrzepieniu serca i duszy. Oczywiście w czasie odosobnienia sięgnąłem również po Ogniem i Mieczem, Potop i pana Wołodyjowskiego. W czasie lektury Potopu, gdy czytałem o ślubach króla Jana Kazimierza, które to pięknie opisał Henryk Sienkiewicz, zrodziła się myśl, że przecież zbliża się 300. rocznica tego wydarzenia. Długo zastanawiałem się, jak należałoby najlepiej uczcić tę datę. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie przed obliczem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz oddaje Rzeczpospolitą pod opiekę Maryi i ogłasza ją królową korony polskiej. Czyni to w obecności biskupów, książąt, licznie zgromadzonej szlachty i tłumów pobożnego ludu, aby przemieniać cały lud Boży, wlać w serca nadzieję i poderwać do walki z najeźdźcami całe społeczeństwo. Całą Rzeczpospolitą bowiem zalały zastępy obcych wojsk szwedzkich i ruskich. Będąc więzionym w Komańczy, w Bieszczadach, znalazłem się przecież tak blisko od Lwowa, miejsca, w którym Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak wydźwignąć Polskę z niewoli. Postanowiłem opracować tekst jasnogórskich ślubów narodu, który miał być zarazem odnowieniem ślubów Jana Kazimierza i nowym oddaniem się całego narodu polskiego w opiekę Maryi. Uroczystość miała się odbyć w święto Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia 1956 roku. Bardzo pragnąłem być tam z całym ludem u tronu naszej królowej. Wiedziałem jednak, że nie mogę, że muszę wyrzec się mego pasterskiego i prymasowskiego prawa, wyrzec się radości, do której dziecko wobec swojej matki ma prawo, a żal i cierpienie z tego powodu ofiarować w
intencji duchowego odrodzenia ojczyzny u progu nowego tysiąclecia. Musiało być ci bardzo, bardzo smutno i przykro, że nie pozwolono ci pojechać na Jasną Górę, powiedziała smutnym głosem Anastazja. Jako prymas przeżyłem wiele gorzkich chwil. Będąc jeszcze w Komańczy, w wyniku wielomiesięcznych przemyśleń umocnionych gorliwą modlitwą, opracowałem koncepcję obchodów tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku. Obchody te miała poprzedzać wielka nowenna tysiąclecia. Na główne uroczystości zaprosiłem papieża Pawła VI, ale władza nie wyraziła na to zgody. Było to dla mnie bardzo bolesne przeżycie. W 1957 roku, już po opuszczeniu Komańczy i odzyskaniu wolności, zainaugurowałem nawiedzenie wszystkich parafii przez kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przeżyłem też wielki ból, gdyż władza próbowała zaaresztować pielgrzymujący po Polsce obraz. Było wiele trudnych chwil, a wręcz bolesnych, lecz każde cierpienie ofiarowałem Maryi, wierząc, że ona poprowadzi mnie najlepiej i wybierze taką dla mnie drogę, która zawsze przyniesie najwięcej dobra całemu Kościołowi w Polsce. Zarzucano mi, że jestem zwolennikiem porozumienia się z władzą. Nie za wszelką cenę. Dałem temu wyraz, o czym już wam mówiłem, gdy w obliczu krzywd, jakie doznał Kościół w Polsce, komunistycznej władzy, oświadczyliśmy, że dalej ustępować nie możemy. Przykro mi było, gdy 12 stycznia 1953 roku na konsystorzu w Rzymie zostałem mianowany kardynałem. Władze komunistyczne nie pozwoliły mi pojechać do Rzymu, aby papież uroczyście przekazał mi insygnia kardynalskie. Nie chodziło mi o moją osobę. Uważałem, że ta godność kardynalska to jakby order przypięty na piersi Kościoła katolickiego w Polsce. Stało się to możliwe dopiero po moim uwolnieniu w 1957 roku. Przykro mi było, gdy mnie jako prymasa w 1965 roku władze nazwały zdrajcą, gdyż biskupi polscy, którym jako prymas przewodniczyłem, wystosowali list pojednania do biskupów niemieckich z przesłaniem przebaczenia. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Za te słowa spotkały mnie szykany. Gdybym chciał podsumować całą moją działalność pasterską, o której wam wspomniałem, tylko w niewielkiej części, to z dumą mogę powiedzieć, że dzięki szczególnej opiece Matki Bożej bezpiecznie przeprowadziłem Kościół w Polsce przez odmęty komunistycznego reżimu, umacniając w polskim narodzie te wszystkie wartości, które władza brutalnie chciała unicestwić. Nieustannie za to Bogu dziękuję. Co dla ciebie jest największą nagrodą za ten włożony trud i pracę, o której nam opowiadałeś? Zapytała Marcelina. Największą nagrodą? Powtórzył pytanie ksiądz prymas, jakby chciał o to zapytać sam siebie. Myślę, że Bóg i Matka Boża. To, że czuję ich szczególną opiekę w moim życiu. A jeśli chodzi o ludzi, których spotkałeś na swojej drodze życia? Wielu ważnych ludzi miało wpływ na moje życie, ale wymienię, jeśli pozwolicie, tylko niektórych. Pierwszymi, najważniejszymi byli rodzice. To oni przekazali mi życie, to fizyczne oraz życie dziecka Bożego. A ostatnią, najważniejszą osobą jest papież Jan Paweł II. Nie mogę bez wzruszenia wspominać dnia, w którym biskupi i kardynałowie całego świata podchodzili do tronu papieskiego po wyborze na papieża Jana Pawła II, aby oddać mu należną cześć, ucałować na kolanach jego papieski pierścień. Gdy przyszła kolej na mnie, gdy ucałowałem dłoń papieża, on podniósł się ze swego tronu, ukląkł na oczach świata i ucałował mój pierścień. To był hołd złożony w mojej osobie całemu Kościołowi w Polsce. To było
oddanie czci naszej jakże doświadczonej przez lata umiłowanej ojczyźnie. Oczy księdza prymasa stały się mokre. Nabrzmiewały coraz bardziej i bardziej, aż łzy przepełniły brzegi powiek i dwie duże strugi popłynęły po policzkach. Ksiądz prymas zaczął cicho płakać ze wzruszenia. Płacz ten stawał się coraz silniejszy i donośniejszy. Dzieci ujrzały coś przedziwnego. Im głośniej ksiądz prymas płakał, stawał się coraz mniejszy. Po chwili nie było już księdza prymasa, lecz w gronie zebranych dzieci stał w środku mały chłopiec, który piąstkami wycierał swoje zapłakane oczy. Ksiądz prymas wyrwał się z zamyślenia. Oderwał dłonie od twarzy, które ciągle nimi zasłaniał. Spojrzał na nie. Ze zdziwieniem stwierdził, że są suche. Rozejrzał się wokoło. Siedział na łóżku w swojej sypialni. Tak, to był doprawdy przedziwny sen. Widziałem swoje rodzeństwo, rozmawiałem z nimi. Opowiadałem im o sobie. Ale dlaczego oni byli dziećmi, a ja księdzem prymasem? No cóż, sen to przecież zlepek niepowiązanych ze sobą logicznie zdarzeń, pomyślał. I chciał wykonać ruch, aby zejść z łóżka. Lecz pewna myśl powstrzymała go od tego. A co miały znaczyć te schody, po których wszedłem na sam szczyt do końca? Dlaczego na końcu stałem się mały jak dziecko? W tym momencie do sypialni zapukał ksiądz sekretarz. Księże prymasie, czas wstawać. Po mszy świętej musimy udać się na badania do szpitala. Ach tak, zapomniałem. Już wstaję, odpowiedział ksiądz prymas. Ubierając się, wrócił myślami do snu. Te schody to moje życie. Chyba wszedłem na ostatni jego stopień. Bogu niech będą dzięki. Matka Boża do końca mnie nie opuszcza. Przecież stałem się jak dziecko. A nasz Pan powiedział, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten do Niego nie wejdzie. Tak, musicie stać się jak dzieci. Dzięki łasce Bożej stałem się wierny i ufny tak, jak dziecko rodzicom. Ja właśnie tak zawierzyłem Bogu i Maryi. 28 maja, w uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, w niespełna 3 miesiące od przeprowadzonych badań lekarskich, które wykazały rozległy nowotwór narządów wewnętrznych, ksiądz prymas odszedł do Pana. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Sługa Boży, tak mówił do nas 16 maja 1981 roku, na kilkanaście dni przed swoją śmiercią. Przyjdą nowe czasy. Wymagają one nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. I takie zostawia nam przesłanie. Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem dla świata, ludzi i narodów, z którego wywodzi się król i książę pokoju, jedyny zbawca rodziny ludzkiej. Europa, która otrzymała przez Kościół powszechny pokój, jakiego świat nie jest zdolny nam dać, nie może zamiast chleba powszedniego przynosić ludziom demoralizacji życia. Czytał Piotr Cyrwus.